Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej LTA2. Kolejny odcinek. Ja jestem Józef Mandel i będę waszym gospodarzem. Zaczynamy! W ostatnim odcinku byliśmy w muzeum poświęconym naszej skromnej osobie, w którym to musieliśmy płacić, nie wiadomo z jakiej przyczyny, i w którym zdobyliśmy tę oto szatę magiczną. Pod F1? Tak, pod F1 mamy opis. Ta tunika... przekazana przez twoich przodków pomoże ci... magazynować magiczną energię. Część jest pochłaniania za każdym razem, gdy używasz magicznych obiektów, takich jak magiczna kula lub by użyć takiego przedmiotu musisz niestety znaleźć magię i nosić ją cały czas ze sobą, czyli po prostu gromadzić magię i... No generalnie pasek energii musi być... wypełniony w jakiejś tam części. Wiem, ciulowo tłumaczę na żywo. Ale to i tak lepiej niż rok temu. Było. Chyba. Nie wiem, nie mam na to... dobra, w poprzednim odcinku, gdy weszliśmy, kelner powiedział, żebyśmy zagadali do Luka, szefa. No to... zagadajmy do Luka, szefa. Luka Skywalkera. Odnalazł się. Hello, Luke. No właśnie. Do you know where I can find Rath, the lighthouse keeper? Hello, Twinson, my friend. Better ask his buddies, Pat or Fab. They're upstairs. Haven't moved since it started raining. Musimy zapytać jego kumpli. Ciekawostka. Możemy wrzucić monety? Ile mamy monet? 45 sztuk. Where? Insert 5 caches if you want to listen to a title. Dobra. Jak damy to... Title number 2. Nasz przyjaciel wyjdzie, bo zastanawia się, że to jest jego ulubiony utwór. No i możemy zachować sobie na barwę w czasie. I garnąć pewien intrygujący klucz. Co ma ten klucz? A, to są tutaj drzwi zamknięte. I ja przepraszam, ale część utworów jest odtwarzana po prostu z innej ścieżki jakby. Dlatego niektóre mogą być nieco głośniej od przeciętnego. Ja starałem się to jakoś ustawić, ale no... niestety. Twinson, you got no business being here! O właśnie, kelner przyszedł za nami i powiedział, że nie mamy tutaj czego szukać. No fakt, rzeczywiście na razie nie mamy tego tutaj szukać, ale wracając. Część utworów w tej grze, zwłaszcza te dłuższe, są na innego, podlegają po prostu pod innego rodzaju wskaźnik. Ja może pokażę. Jak mamy opcję dźwięku. Tym, przepraszam, że no gramy jako
Gramy z The Xboxa, tak? Ja gram w tym momencie... Nagrywam tą grę z okna. Po pierwsze jest... dla mnie zdecydowanie niekomfortowe. Na szczęście... mamy... do dyspozycji tutaj... odciągę dosyć dużą, z racji tego, że jest duża rozdzielczość gry, 480. Kto pamięta tą jeszcze rozdzielczość? Ja na przykład pamiętam. No i dowcip polega na tym, że w tak małym, no może nie jakoś specjalnie małym, ale no mimo wszystko w porównaniu do mojego całego ściowego ekranu okienko jest małe i no niestety, ale muszę powiedzieć, iż o, nam się króliczek wywalił. No, przez to trudniej jest mi grać nieco w tą grę. Na szczęście mówię, rozdzielczość pozwala na w miarę okej czytanie napisów i przez to no też komfort gry jest trochę podwyższony w stosunku do tego, co jest normalnie. Pieprze bez sensu. Dobra, zagadajmy do tej dziewczyny. Hi! Do you know where I can find Raph, the lighthouse keeper? No właśnie. Raph? With him and Fab, we put together a killer combo to play some funky rock and rave, but since he didn't show at the last rehearsal, no way I can tell you where he is now. Hey, we need some music here! No, wraz z latarnikiem tworzą ciekawą kapelę. Funkową? Nie wiem, nie znam się na muzyce aż tak dobrze. Thank you. Hello. Do you know where I can find Raph, the lighthouse keeper? Howdy, kiddo. How goes it? He said he wanted to practice a new piece on his guitar. He usually hides out on the cliff for peace and quiet, but not this long, usually. Na klify, powiadasz, panie. No cóż, trzeba będzie to sprawdzić. Na klifach generalnie jest niebezpiecznie. Pamiętajmy, że na klifach urzęduje lokalna maszkara pod tytułem Tralu. Ale nie uprzedzajmy faktów. To tylko moje podejrzenia. Co do tego, czy nasz drogi latarnik, amator muzyki funkowej się jakby w co się manewrował. Kurde, muzyka w tej grze jest naprawdę genialna. Powtórzę się może, ale piwo temu, kto tą muzykę skomponował. A czemu ja w ogóle idę normalnym trybem, co? Dobra, idziemy do klifu. Właśnie, to jest ten typ, to jest ten moment, gdzie nie dostajemy na mapie żadnego wskaźnika. Nie wiemy, co robić dalej, o co chodzi, nie? Ale dostajemy wskazówkę. Idź do klifu. Na szczęście... że są zwykłe postawione drogowskazy. To the cliffs of the Woodbridge. Dokładnie. Do klifu. I drewnianego mostu. Brakuje nam? Nie brakuje nam, więc nie będziemy męczyć krowy. Tak, biedna krowa. Biedna krowa, biedna krowa. Mam nadzieję, że Holendry nie przesadziłem z tym dźwiękiem. Jakby co, to jeszcze będę poprawiał. O, mamy... Nie? Tabliczkę, co tu pisze? Access to the cliffs. Dojście do klifów, ale to w następnym odcinku. Ja bym już z Wanderów i...
Na razie!